Zapraszam wszystkich mieszkańców Dobrego Miasta, gminy do narodowego czytania na Warmii. Będziemy mieli okazję zapoznać się z legendą, aktualnością i prawdą trylogii Henryka Sienkiewicza. Będziemy wspólnie w sobotę o godzinie 11 przy ulicy Sowińskiego mogli czytać fragmenty trylogii, a później uczestniczyć też w konkursie wiedzy o twórczości związanej z Henrykiem Sienkiewiczem. A o godzinie 12 postaramy się bić rekord na Warmii wspólnego czytania. Wszystkie białogłowy wcielą się w rolę Basi, a waćpanowie w rolę pana Wołodyjowskiego. Tę imprezę poprowadzi aktorka olsztyńska Alicja Kochańska. No i będziemy mogli oczywiście wysłuchać naszego chóru Konkordia, a także zobaczyć w kamienicy przy ulicy Sowińskiego wystawę bibliofilską książek Henryka Sienkiewicza. Wszyscy spotkajmy się o godzinie 11 na przedmurzu, żebyśmy mogli zamanifestować tożsamość, jedność w czytaniu narodowym na Warmii. Zaś w niedzielę 7 Centrum Kulturalno-Biblioteczne burmistrz Dobrego Miasta Stanisław Czaskowski zapraszają na święto chleba do Żynki Gminne. Będziemy mogli o godzinie 11.30 wziąć udział w specjalnej mszy świętej w Kościele Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych, żeby podziękować rolnikom za ich pracę i świętować plony. I później przeniesiemy się do Parku Przyjaciół Kultury, gdzie odbędą się ceremonie dożynkowe, ale także będziemy mogli wziąć udział w różnych konkursach na najlepszy chleb, smalec, ogórki czy miód, ale także będziemy podziwiać stoiska, które zaprezentują sołectwa gminy Dobre Miasto. No i oczywiście jako żynki to konkurs na najpiękniejszy wieniec, no także na najpiękniejsze stoisko. I oczywiście część artystyczna, w której wystąpią zespoły Centrum Kulturalno-Biblioteczego. Serdecznie zapraszamy wszystkich do kościoła, a później do parku.